Siemandero, z tej strony Deinos, witam Was na kanale Ptaszniki Lino Spiders. W tym odcineczku zrobimy sobie przeprowadzkę samicy Brachypelmy hamori. Jest to samica Julki. Julka sobie kupiła tą samicę na jednej z giełd Expo, Terra Expo w Gdańsku. I stwierdziłem, że no, nie ma takiej większej potrzeby, ale może się przydać jakiś troszkę ładniejszy, ciut większy domek i żeby ten ptasznik się troszkę wyróżniał. W tym czasie widzę też z tyłu za mną się lamparcik Julki ciekawi. O, i biega, biega. Zajdę tam. Coś tam mu zaraz jeszcze podrzucimy, jakiegoś smakołyka. A w tym czasie założyłem, że troszkę mi woda wyparowała ze zbiorniczka. Zobaczymy, czy ma ochotę na kąpiel, więc zrobimy taki dźwięk strumyka i wrzucimy jej po prostu, jej mu. Prawdopodobnie jej, ale takie niepewne było. No, idzie sobie do tego. A ciekawie. I tak zostawimy na razie. Niech się troszkę napełnia, niech się troszkę pozrasza. No jakie to jest piękne. Fajnie to wygląda, co? No słodziak taki malutki. O, to takie ujęcie gratis. Te, o. Z odległości, ale jest. Jeszcze mały komentarzyk dla osób, które twierdziły, że ten basenik jest tu niepotrzebny. No, nie ma jakiejś przymusowej potrzeby posiadania baseniku dla takiego gekona. Ale czy są przeciwwskazania? Skoro można skorzystać i dać taki wspaniały basenik zamiast miseczki z wodą, a jak mu się to podoba. Fajnie to wygląda. No i gekonik, jak widać, widzi nas i wie, że coś może dostać, jest zadowolony, to jest super. Natomiast my przechodzimy do brachypelmy. I na razie niech jest na boku, nie będziemy jej dwa razy ganiać. No najpierw co zrobimy? No chyba bez torku się nie obędzie, co? Myślę, że to taki standard. No czasami się stosuje jakieś tam inne podłoże, widziałem różne rzeczy, kombinacje, świrowanie. No torf jest też no, dość łatwo dostępny, jest naprawdę bardzo łatwo dostępny. Jest. No czasami jest trochę zbyt drogi, tam niektórzy wystawiają na sklepach trochę przesadnie, ale to zazwyczaj właśnie takie stacjonarne sklepy. Choć to jednak jest naprawdę w większości bardzo, bardzo tanie. Nie ma co na torfie moim zdaniem oszczędzać, zwłaszcza, że nie musimy ściółki zmieniać pająkowi co tydzień i tak naprawdę nie ma większego sensu jakaś tam zmiana podłoża bez jakiegoś większego powodu, tak po prostu, żeby było. O, ja tutaj troszkę dałem. No i to jest wszystko, co jest potrzebne tutaj pająkowi tak na mus. No ale weźmiemy kawałek kory i o, coś ułamiemy. Ej, ja jestem ręką, będzie mi ciężko, mam trochę nadgarstek uszkodzony. O, bardziej zaparłem kciukiem, tej ręki nie ruszałem, tą pociągłem. Taki duży kawałek. Ja myślę, żeby właśnie wziąć. Już nie ma gekona. Nie, wcześniej się słowa, bo to się poczułem nowo. A to znak, że wody trzeba dolać do zbiornika. Dobra, bo to będzie takie grube, to nie będzie służyło na pewno za kryjóweczkę, tylko za wygląd jakiś tam lepszy czy gorszy. Kawałeczki mogą sobie leżeć jakieś, mogą być jakąś tam częścią konstrukcji, tak to określmy ładnie. Coś tak położymy, coś oprzemy, jakiś szałas zrobimy. Pająk będzie wiedział, czy tam sobie chce być, czy sobie nie chce. To już będzie pająka decyzja, natomiast ja to trochę źle zrobiłem. To najlepiej wgniecę, nie wgłębienie, żeby miał naprawdę tam jakieś sobie kombinacje alpejskie możliwe. Tak, pewnie sobie obkleję, jak będzie chcieć. Chciała.
Chciałabym. No moje tylko troszkę ścinków, żeby taki był klimacik dodatkowy jakiś. No dlatego pajączka taki ładniejszy kawałeczek mchu. A w tym odcinku nie będę reklamował, skąd ten mech. Po prostu mech. I Adam. Bo to te porosy są o tyle fajne, że to jest taki fajny element, który pająk może sobie stwierdzić. A wezmę i sobie go tam przyciągnę i przykleję, bo mi będzie tam pasował i mi coś tam zrobi. Nie wiem, pająk sam chyba nie wie, co chce robić czasami. Różnie bywa. Ja widziałem, jak parę chlebana przynosi kamień z miejsca na miejsce. Detailing. Takie małe przypomnienie. Jeżeli kupujecie brafie pelmy i nawet pilto katle, bo mimo że to się podzieliło, to mimo wszystko trzeba mieć papiery CITES, jeżeli chcemy tego pająka później sprzedawać, jeżeli chcemy tego pająka rozmnażać i mieć taką legalność posiadania ptasznika, bardziej takie potwierdzenie, że to jest pająk z niewoli, a nie z odłowu. Ponieważ jest to pająk pod ochroną. Przekładamy. Cyk, tylnie odnóży. Idzie pani, idzie. Właśnie czesze, rączki będę musiał umyć. Kolejna rada. Jak myjemy ręce, to myjemy zimną wodą. Myjemy ręce zimną wodą, bo od ciepłej rozszerzają się naczynia krwionośne. No i te włoski parzące mogą się bardziej zaczepić o skórę i wcale nie wcale taka woda może nie pomóc. Nie za bardzo chcę iść ten pajączek tak, jakbym chciał, żeby szedł. No to idziesz ze mną. Nie robimy takich rzeczy ogólnie, w sensie tak dla zabawy czy coś, tak jak już mówiłem, no handlingu raczej nie robimy. Ja to tutaj co zrobię, to zrobię i po co zrobię, to po co zrobię. Nie jestem takim doradcą, żeby takie rzeczy sugerować, żeby mi ciężko wygodnie palucha wsadzić, żeby pająkowi jakoś tam ani nie przeszkadzać, ani go nie podstawiać nieodpowiednio. Więc penseta, no zawsze musi być na hodowli, czy nawet nie boimy się, że pająk przegryzie, ugryzie, a jak ugryzie, czy w ogóle przegryzie skórę w jakiejkolwiek sytuacji, no może się przydać nawet ze względów praktycznych. No i no, trzeba ją mieć. No, ja sobie nie wyobrażam na dzisiaj pracy na hodowli bez pensety. Choć tak naprawdę polecam mieć kilka rodzajów pensety, chociażby inna do, może być do samego seksowania, do przytrzymywania się niejadowitych pająków, żeby jednak wyczuwać lepiej. Trochę sztywniejsza na pewno niż ta mięciutka całkiem. A największa wiadomo może się przydać naprawdę ultra miękka do przykładania ewentualnych nimf. Tą pajączkowi co możemy w tym momencie tutaj zrobić? Ja mogę tylko z instrybutora trochę psiknąć, ale raczej już wody za bardzo nie ma. O i tak. Mgiełki trochę z resztek. Muszę dolać wody. No i temu pajączkowi po prostu dajemy spokój. Zamykamy pojemniczek. W momencie, w którym mamy wentylację, chociażby w tym miejscu, i mamy wentylację w pojemniczku podobnie, to przeciwnie zamykamy. O. Tak, aby no, była lepsza cyrkulacja powietrza, wiadomo. Lepsza wentylacja, mniej pleśni, mniejsza szansa na pojawienie się roztoczy, które tak naprawdę wokół nas są wszędzie i są różne, różniste, a tematy te można wałkować. Właśnie, jeżeli chcecie jakiś temat, odcinek na temat roztoczy, to też można coś pomyśleć. No, tematów może być wiele, bardziej jestem do waszej dyspozycji, mogą to być tematy chociażby jakieś Q&A, nie Q&A. I chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie pająka. Ostatnio była aranżacja dla pająka nadrzędnego, no i tego pająka na tą chwilę nie ma. No i co się dzieje, że nie ma pająka? A dzieje się to, że
No, były mrozy, chłop nie chciał akurat teraz wysłać, no ja się nie dziwię, też raczej bym przy większych mrozach nie chciał ryzykować, zwłaszcza z wrażliwym pająkiem. Natomiast no teraz tamten pająk jest po wylince, zobaczymy teraz jak nam budżet zostanie, bo żeby w dalszym ciągu móc kupować po upływie czasu. I może się uda w przyszłym tygodniu mieć innego pająka, który może być na następnym odcinku w zupełnie innym terrarium. No i na pewno musimy kupić ten statyw, o którym była mowa, no aby nie było drgań i aby Wam się lepiej oglądało, lepiej centrować, ustawiać. To tyle ode mnie w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam, zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!